Dzień dobry, cześć i czołem. Jestem tak wpieprzony, że po prostu szkoda gadać. Narobiłem hałasu, krzyku, że będę kroił kosteczki i będę sprzedawał próbki. Kiedyś tak raz zrobiłem, czy dwa razy. Dzisiaj klapa na pełnej linii. Miałem cztery kostki do pokrojenia. Jedna kostka czarna, zwykła, bezzapachowa, wylądowała w tej misce. Poszła do mikrofalki na pół minutki, rozpuściła się i teraz wraca do łask. Dała się pokroić na kostki mentolowa niebieska. Dała się pokroić na kostki mentolowa czarna. Z tej właśnie czarnej, co przetopiłem, wyszły pięć kostek, które się po prostu i tak kruszą. Patrzcie, co się stało z zieloną kostką, którą przełożyłem do pudełka, bo ona w pudełeczku nie była, tylko zafoliowana, bo nie wszystkie są w pudełeczku. Patrzcie, przy krojeniu już zaczęła pękać. Odkroiłem jedną trzecią, a to, co mam w ręce, już się zaczęło kruszyć. Przy dalszym krojeniu od nowa by się to zaczęło kruszyć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I po prostu stwierdziłem, że nie będę jej kroił, bo to jest bez sensu. Ona się skruszy znowu przy krojeniu. Ona pewnie w kontakcie z wodą przestanie się kruszyć, bo wiadomo, woda ją zaklei. Ale nie wiem, co jest grane. Kiedyś czarną pokroiłem na drobne, nawet dwie czarne swoim i bez problemów poszło. Dzisiaj ta czarna bezzapachowa się pokruszyła. Ta, nie wiem, może pora roku. No więc tak naprawdę dwie kostki mi się udało pokroić. Czarną mentolową i niebieską mentolową. Czarnej zwykłej mówię. Przerzuciłem do miski i zostało mi pięć kosteczek tak naprawdę. Więc, a zieloną, no zieloną rzucam do pudełka. Nie wiem jeszcze za bardzo, co z nią zrobię. Może właśnie w takiej formie ją po prostu sprzedam. Ktoś sobie ją, nie wiem jeszcze, bo jestem wściekły po prostu, bo to jest jeszcze sezonówka. Więc mówię, no ta góra, to wiadomo, dół się będzie kupy trzymał. No ale tak jestem wkurzony, że wam powiem, o, masakra, jak jestem wściekły. Masakra, jak jestem wściekły, odkładam to, no ale trudno, no. Narobiłem hałasu, ale nic z tego nie będzie. Nie poświęcę kolejnej czarnej, bo ostatnia mi została. Jak się zacznie sypać, to co? Znowu ją już i tak będę miał teraz, jak to sobie już wydłubię. Będę miał taką kostkę w takiej formie. W niczym mi to nie przeszkadza. No ale mówię, no kurde. No tak się podziało, jak się podziało. Nic nie poradzę. Z tą czarną, mentolową i niebieską popakuję po dwie, czyli zrobię takie pakieciki po cztery kosteczki, no i to sprzedam. Szkoda tylko mi, że ta zielona do was nie trafi na spróbowanie, bo z taką myślą ją też kupowałem. Biorę jeszcze jedną zieloną. Myślałem, że może, no ale, no właśnie. Żal mi naprawdę, nie chcę jej przekrawać, jak się znowu rozkruszy, to wszystkie już będą pokruszone. Więc ja tą dzisiaj sobie otwieram i ona będzie moją taką, wiecie, żeby wam powiedzieć, jak pachnie. Tamtą zieloną, ta jedna trzecia, gdyby odcięta, pękła prawie na pół, ten dół jest cały. Mówię, może akurat ją po prostu odsprzedam. Wpitala mnie to, bo mówię, długo czekałem. Kosztuje to, nie jest to drogie pod warunkiem, że nie płacimy tej przesyłki, a widzieliście tą przesyłkę. No kurde, no nie dało rady. Bardzo was sorry. Chciałem, mówię, forumowicze, forum Żytwa.org mieli taką sytuację, żeby sobie mogli sprawdzić, bo mówię, jakby im to odpowiadało, to by sobie po prostu, o widzicie, ona też jest taka gdyby skruszona, już taka bielsza na spodzie, nie wiem, jak się zamoczy do wody, to pewnie to przejdzie, ale zauważyłem, że na tamtej czarnej też tak było i to się bardzo ładnie kruszyło, więc mówię, no chciałem, żeby forumowicze spróbowali, no ale no nie było dane. I powiem szczerze, że już chyba nie będę
ryzykował, jak będę kupował to tylko już dla siebie, bo mówię, wysyłka bardzo droga i mówię, no taka sytuacja. Ale tak jak mówię, może tą zieloną akurat odsprzedam. Nic na razie nie obiecuję, tą taką częściowo przepołowioną, bo przecież można sobie te drobne kawałki wykorzystać, a potem ta jedna trzecia, te trzy czwarte, co zostaje, to już po całości będę widział. Puczę twarz. I co? Lecimy z piątym dniem. Tak się wkurzyłem, że nawet nie wiem, co po goleniu będę używał. Lecimy z piątym dniem, jeżeli chodzi o... Moja żona mówi, że ta kostka pachnie jak dawniej. W domach się podłogę czy parkiet, czy gumoli z jakimś tam środkiem nacierało. Potem froterka jeździła. No nie, ja tak nie wiem, jak jeszcze właśnie nie jest ten zapach taki silny. Ale zielonkowata jest. No nie wiem, nie wiem. Miała żona już uwielbiała ten zapach. No mi się on kojarzył z tym, żeby porządki w domu, co nie, ale... Ani go nie lubiłem, ani go lubiłem po prostu. Powiem wam, ta kosteczka się tak troszeczkę zachowuje na początku, jak ta żółta. Taka się wydaje właśnie troszeczkę mniej pieniądza, ale no to by tak mogło być, bo żółta to też jest kostka, która wychodzi, ta taka świecąca od czasu do czasu. Albo inaczej, ja pierwszy raz w ogóle widziałem, że wyszła, więc może te takie dziwne, takie coś w sobie mają, no. Choć nie, bo te takie brzoskwiniowe nie miały. No, ale bardzo delikatnie, może coś z tym związane, nie wiem. No więc proszę Państwa, przepraszam wszystkich, narobiłem hałasu, ale w życiu bym tego nie przypuszczał. Pokażę, że tam na forum Brzytwa, jak ciąłem, kupiłem sobie, wiecie co, taką skrzynkę ciosową, do której wsadzałem kostkę i ciąłem, żeby te równe kawałki były. I nigdy z tym nie było żadnych problemów. Przekurtka na bacie nigdy. Mydełko to też wykorzystuję teraz Pinup by Room, coś takiego. Pierwsze, które zakupiłem w Feniksie, i to były tam bodajże trzy mydełka, które były bez formuły. I to jest 3 albo 4, już nie pamiętam. To jest kolejne z tych bez formuły. I tak mówię, i taki troszeczkę jestem zmartwiony. Taką miałem ochotę, że przysiądę teraz przez weekend. Potnę to. I dzisiaj zacząłem i myślałem, popakuję, zakupiłem już tam niezbędne rzeczy, czyli takie woreczki strunowe, wszystko. To nie o to chodzi, bo to zawsze się przyda. Tylko mówię, no, taką miałem nadzieję, że jutro to wystawię, będzie to do sprzedania. I ludzie do mnie pisali, że już się nie mogą doczekać. Ja też się cieszyłem jak pieron, że może więcej ludzi się jakoś to im to spodoba. I ludzie na YouTubach i u nas na stronie. Ktoś się tam też, jeden z kolegów specjalnie zarejestrował do nas na forum, czy tam jedna, czy druga osoba, żeby sobie wejść. Ja mówię, że to chcę sprzedawać na forum, ponieważ to jest istotne, bo to jest dla uczestników forum, dla ludzi, nieważne czy się udzielają, czy nie, czy coś noszą, są naszą jakąś taką społecznością i zależało mi na tym bardzo. No to kurde, takie życie, takie figle płata. Tutaj jeden z tych figli, którego bym się nie spodziewał, naprawdę nie spodziewałbym się. Może warto coś z tą kostką zrobić, może ją warto zmrozić, no ale jak była zmrożona, to tym bardziej by się kruszyła. Pokojowa temperatura, od wczoraj leżały cały czas w salonie, ciepło, wszystko normalnie, więc... No więc widzicie, no. Mimo chęci szczerych, guzik. Nie było dane. No i ludzie nie spróbują. Nie spróbują. I cóż, no przepraszam najmocniej. Narobiłem wam ochoty. I spieprzyłem robotę. Zaraz, jak to zaraz, jednodniowy. Poczekajcie, zaraz pokażę, który dzisiaj jest, żebyśmy mieli wszystko udokumentowane. Kurde, palce mokre. Nie wiem, czy już teraz tym zrobię.
18.08, 22. piąteczek, czyli które piątek, ale nie tak? No bo piąteczek, no kurde. No, więc takie buty z cholewami, proszę Państwa. Widzę sprzęt, żyletka drugi raz będzie używana, żyletka Astra i takim to właśnie niemiłym, a nawet smutnym akcentem, a szczególnie smutnym dla tych, którzy czekali. No ale naprawdę chciałem dobrze, jak w życiu, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. No trudno, trudno, przepraszam, chcę o tym zapomnieć, bo jestem wściekły na to. Wiecie, jestem wściekły, bo jestem taki bezradny, no kurde, mogłem nic nie mówić, mogłem to olać, ale ja nie przypuszczałem, że to nie wyjdzie. Bo do tej pory były dwie takie akcje i dwie akcje wyszły. Więc gdzież bym przypuszczał, że w ogóle takiego czegoś nie brałem pod... pod rozwagę. Golenie, no wiecie, idzie. Idzie i smuteczek, kurde. Dobra. Nie wiem, co mam gadać. Mam nadzieję, że wam bardzo humoru nie popsułem tym, którzy na to czekali, ale ja mam swój zesrany całkowicie. Tak jak mówię, przyszła przesyłeczka, myślę wczoraj, nie, poczekam, niech to wszystko nabierze pokojowej temperatury, niech to się ustoi, bo już miałem poniekąd chęci wczoraj powoli zacząć z tym działać, ale stwierdziłem, nie, umęczony jestem prócz tego. Weekend przyjdzie, będzie czas. No, czasu jest, okazuje się, tylko nie ma teraz czym go wypełnić, a przynajmniej nie tym, czym planowałem. Czy się nagrywa? Tak, nagrywa się. Wiecie co, powiem wam coś. Bo to jest chyba pech. Bo ten telefon, z którego ja tu puszczam nagrywanie, bo ja mam kamerkę sportową, i telefonem puszczam i wtedy widzę, też coś, nie chciał się z kamerką połączyć, więc wziąłem swój telefon, z którego rozmawiam. Już myślałem, że nawet będzie jakieś takie pasmo, jakichś niepowodzeń, że i telefon się mi z kamerką nie połączy i w ogóle będzie klops. Więc coś jest kurde na rzeczy. Więc mam nadzieję, że tutaj nic się nie podzieje, bo powiem wam szczerze, zainstalowałem oprogramowanie do tego telefonu od kamerki i nie jestem też do końca pewny, czy te ustawienia, które tu są identyczne, jak miałem tam ustawione, czyli już ta szerokość, to wszystko tu się wydaje tak samo, ale czy to tak będzie naprawdę? Czekajcie, trochę spróbuję tu też poruszyć, bo nie wiem, czy się troszkę... Do tego też wam nie powiem, więc może się okazać, że w ogóle jeszcze jak to nie pyknie, to już będzie lipa jak należy. Więc kicha. Jedynym pocieszeniem to jest to, że dzisiaj jest piąteczek. No ja mówię, ja w sobotę jeszcze idę coś tam troszkę popracować. Ale jest to już inny rodzaj pracy niż w tygodniu. Więc taki bardziej w formie wszystko sobie podomykać na poniedziałek, żeby mieć wszystko tak jak należy. Więc to też jest taki, no i oczywiście krócej jestem w tej pracy. No. Ja już piąteczek też traktuję jako właśnie piąteczek, czyli
taki jutro spokojniejszy dzień, bardziej taki mój dzień wewnętrzny, żeby właśnie zamknąć wszystko i w poniedziałek normalnie mieć. Kurde. No 41, powiem wam, to jest sprzęt, który radzi sobie z zarostem u mnie bez najmniejszych problemów. Robi to jak dla mnie bardzo zgrabnie. Nie trzeba tej maszynki dociskać. To jest jedna z niewielu maszynek, które faktycznie, ja większość maszynek dociskam, to tak, i to tak troszkę bardziej, że nie ściął tamtego, a tą dociskam bardziej kontrująco, żeby mi gdzieś tak nie podskoczyła na twarzy, na zaroście, coś takiego. Może tu na bródce. Są miejsca, w których przypuśćmy troszeczkę bardziej docisnę, ale tak. To jest właśnie. Taka maszyneczka i za to bardzo właśnie lubię, że tutaj delikatnie ścina zarost bez łaski, po prostu tnie i game over. No, idzie. Kurczę. Powiem wam, z dnia na dzień coraz lepiej jestem po drugim przejściu tą maszynką ogolony. Coraz lepiej. O kurde, pieprzyk. Więc może jakby się golił 10 dni albo 2 tygodnie, to już bym tylko 2 przejścia robił. Jest bardzo dobrze, tylko to mnie pociesza, bo inaczej wściekły jestem jak pieron. Wściekły jak pieron. Dobrze, lecimy na Szczecin z ostatnim nakładaniem. Robimy trzecie przejście. Powiem wam szczerze, że trochę za mało wody dodałem do tego mydełka, bo takie gęste wyszło. Chyba że jak się pędzel zmieszał z pierwszym nakładaniem na ten pryszej zielony, to się tak zagęścił. Bo, no a ten pryszej zielony, powiem wam, bardzo słabo pachnie. Nie słabo, że słaby zapach, tylko że taki niemocny, o, w taki sposób. Nie manuje z siebie takim mocnym zapachem, delikatnym takim, a to wszystko tak samo, pościg, wszystko wychodzi mi to samo. Zobaczymy, jak twarz będzie się czuła po goleniu, ale idzie całkiem normalnie, tak jak wszystkie. Inny po prostu kolor, inny zapach, ale tutaj te właściwości jak najbardziej. Jak najbardziej fajne. Czekajcie, tu coś jeszcze czuję. O właśnie. Nigdzie nic już nie czuję, więc tu już odbijam od szyi. Dobra.
No a będzie takie smętne to moje golenie. Jest po prostu golenie. Sama czynność mnie cieszy. I tak to wygląda. No i kończymy. Łyżeczkowanie takie, wiecie. Wybieranie tego, to tak mocniej dociskam i próbuję ten zarost tak troszeczkę by... wybrać w taki sposób. Dobra, i jeszcze raz pod nosem, przy trzecim przejściu, ja naprawdę nie mam co tą maszynką przy jednodniowym zaroście tu robić. Proszę Państwa, jestem ogolony i jestem zadowolony. Wiecie co, jutro chyba powiem wam, dam nową żyletkę i będę miał na sobotę i niedzielę nową żyletkę. Nie będę trzeci raz podchodził, bo po co? Jak ja czuję już przy trzecim goleniu spadek ostrości, a po co ja to mam czuć? Puczę twarz zimną wodą. Znowu chyba leciutko tutaj gdzieś. Kostka nie jest mentolowa. Kosteczka fajna, ale zapach mnie nie zachwycił. Bananita żółta najlepsze, potem brzoskwiniowa, czarna zupełnie bezzapachowa też przyzwoita, niebieska też, no wszystkie mi odpowiadają. Nie ma takiej, która by mi się zapachowo nie podobała, wiecie? Nie ma takiej. To najmniej by w takim razie czarna, bezzapachowa, bo ona nie ma żadnego zapachu. Ja jednak lubię, jak coś pachnie, wiecie co? Nie będę nawet dzisiaj wyciągał Star Jelly, tylko użyję sobie, poszukam sobie jakiejś wody, pozwólcie, poszukam sobie Adidasa, Team Force i poszukam sobie jakiegoś po goleniu, podpowiedzcie mi, o, i takiego Intersa po goleniu, już robimy, o, z tego się leje jak w ten czas. Alkoholowe, czuć alkohol. Zaraz zobaczymy po alkoholu, bo jest na pewno go więcej niż w Star Jelly, ale tam też alkohol występuje. Zobaczymy, czy mi wyjdą jakieś tam mikrozacięcia, jakaś krew czy wyleci, co nie, ale... Ops, troszeczkę, żeby wyparowało. No ale chyba wydaje mi się, że nic. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Czy ja dzisiaj w bardzo dobrej kondycji? Wydaje mi się, że powinienem się jednak codziennie golić mocno agresywnymi sprzętami i wtedy bym szyję wyleczył. Lekkie zaczerwienienia, które znikną pewnie za 5-6 minut po wodzie alkoholowej. Myślałem, była tu przedtem jakaś taka kropeczka, no ale... No nie ma żadnej kropeczki, no przykro mi. Ale dzisiaj, kurde... O, rzeszczyk. Poczekajcie, bo tu jest taki koreczek. O, teraz. Już dawno nie używałem. A to jest taki kremożel ten, ta Intesa. Notabene bardzo fajna. Bardzo fajna. Trochę ręce spłuczę i żegnam się, nie przedłużam. Przepraszam jeszcze raz wszystkich, że narobiłem ochoty i spieprzyło się to. I mam nadzieję, że nie pomyślicie, że to moja wina, bo taki był ogólnie cały zamysł. Całą tą pakę, którą zamówiłem z myślą, że pokroję, odsprzedam,
a resztę sobie zostawię. I powiem szczerze, nie mam już ochoty nigdy więcej próbować takiego krojenia, bo jak to ma tak wyglądać, to szkoda tego po prostu psuć. Ktoś powie, a gdzie ja takimi kawałkami? No tak, ale dla mnie to jest i tak jakaś taka niedoróbka. Nie może tak być. Może pora roku temu nie sprzyja. Może jak to szło, może gdzieś za bardzo przemarzło. Ale powiem wam, raczej chyba nie, bo przecież moje jedne też ściągałem w okresie zimowym i nigdy nie było. Dobra, koniec pitolenia. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam was na jutrzejsze golenie, to będzie 6 dzień. Oj, jeszcze żeby stało się zadość, przepraszam najmocniej. Skreślam 5 dzień. I stawiam tutaj i robię go w takim, o, bo to był ciulowy dzień, bo nie wyszło, nie wyszedł plan. No ale co zrobić? Lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam was czule. Widzimy się jutro przy 6 goleniu R41.